Witam Was serdecznie, drodzy maturzyści. Pewnie słyszeliście już o kursie online Geografia na 100%. W dniu dzisiejszym chciałabym Was zapoznać z tym kursem, pokazać, jak to narzędzie działa i jakie korzyści może Wam przynieść. Zapraszam dalej razem ze mną. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, drogi maturzysto, droga maturzystko. Ja nazywam się Ania Olczak, od ponad 10 lat jestem nauczycielką geografii, przygotowuję uczniów do matury rozszerzonej, jak również do olimpiady geograficznej. Stworzyłam rok temu kurs online, dzięki któremu można samodzielnie przygotować się do matury z geografii. W zeszłym roku z tego kursu korzystały setki maturzystów. Byli bardzo zadowoleni i dostawałam taki feedback, który bardzo mnie cieszył, to znaczy, że ten kurs był bardzo pomocny, potrzebny i naprawdę ułatwił zadanie. Szczególnie teraz, kiedy jesteście na nauczaniu zdalnym, musicie wykazać dużo inicjatywy, dużo chęci, musicie mieć dużo samozaparcia, żeby do tej matury się przygotować. Dlatego przygotowałam dla Was takie pomocne narzędzie, dzięki któremu ta nauka będzie prostsza, łatwiejsza i bardziej przyjemna. Chciałabym Wam teraz pokazać, jak ten kurs działa, jak należy się zalogować, jakie kroki przejść, tak żebyście byli z tym już zaznajomieni na starcie. Zobaczcie, najpierw wchodzimy na stronę matura.eduklik.pl/geografia-100 i wówczas zobaczycie pierwszą część kursu. Jeżeli byście tutaj wpisali jeszcze czy 2, to będzie druga część, a 3 to jest część trzecia. Więc pierwsza część, na przykładzie tej pierwszej Wam pokażę. Jest to tematyka dotycząca geografii fizycznej. No i teraz, żeby móc zobaczyć, jak to działa, no to można sobie odtworzyć najpierw film. Dobra, czyli jak obejrzycie sobie filmik, to dalej zjeżdżacie sobie na dół. Tutaj widzicie, że rozpoczęcie kursu nastąpiło we wrześniu 2020, bo to jest nowa edycja kursu na ten rok szkolny, na tą maturę. Można dołączyć tutaj ostatecznie w maju 2021, ale to już będzie po Waszej maturze, czyli generalnie kurs działa do 31 maja 2021. Macie taką informację, szacunkowe zaangażowanie czasowe, 30 minut dziennie, to znaczy, że po prostu najlepiej dziennie poświęcać pół godziny na każdą lekcję z tego kursu. No i teraz macie tutaj dołącz do kursu, ale jeszcze jak chcecie coś więcej dowiedzieć, no poniżej macie informacje o kursie, tak? Na czym on polega tak bardzo ogólnie i troszeczkę informacji o mnie, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej. No i informacja, która myślę powinna Was bardzo interesować, to jest informacja o lekcjach bezpłatnych, czyli 3 lekcje z tego kursu. To są lekcje zupełnie bezpłatne, które można przejść, zobaczyć, jak ten kurs działa i zaraz Wam właśnie to pokażę. Dobrze, więc wejdźmy sobie wyżej. Teraz można kliknąć dołącz do kursu. No i teraz zobaczcie, co Wam się zaraz pokaże. Przekierowuje to nas na stronę, gdzie można albo utworzyć konto, albo się zalogować. Więc jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to wpisujecie swój e-mail, imię, nazwisko i klikacie utwórz konto. Ja już mam utworzone konto, dlatego ja się zaloguję. Dane tu mi się automatycznie wpisuje, bo gdzieś sobie je tam zapisałam. No i po prostu klikam zaloguj. Dobra, teraz zobaczcie. Pojawia się taka informacja, że możecie uzyskać pełen dostęp, ale jeśli jeszcze nie jesteście pewni, to niżej jest informacja przeglądaj kurs wersja demonstracyjna. I na początku proponuję, żeby się zapoznać z tą opcją właśnie drugą, czyli żeby się zapoznać z kursem. Tak, czyli Wam od razu to się po prostu wyświetli, że jesteście studentem. No i teraz lekcja w rozdziale trzecim dotycząca czynników klimatotwórczych była tą lekcją bezpłatną, więc jak sobie tutaj wejdziecie, to macie podzielone to zawsze na 3 części, czyli najpierw jest wideo, potem notatka, a potem zadania. Możecie sobie po prostu włączyć. No i oglądacie sobie film, tak? On trwa parę minut. No i teraz możemy przejść do następnej rzeczy, czyli do notatki.
Ta notatka czasami jest dłuższa, czasami krótsza. Starałam się, żeby ona była syntetyczna przede wszystkim. Tu akurat nie jest zbyt długa. Mamy po prostu wyszczególnione te czynniki klimatotwórcze, które omówione są w filmiku, żeby łatwiej Wam było to wszystko ogarnąć. No i jest też informacja, co należy powtórzyć w tym wypadku, to są akurat klimaty kuli ziemskiej. No i ostatnia rzecz, ta, która może być, myślę, bardzo interesująca w tym kursie, to są zadania. No i pokażę Wam, jak to przykładowo może wyglądać. Tutaj mamy takie zadanie, gdzie trzeba do tabelki dopasować kafelki, które występują na tym szarym polu. I mamy przyporządkować czynniki klimatotwórcze do odpowiedniej kategorii. I mamy czynniki klimatotwórcze strefowe, astrefowe i antropogeniczne i pokażę Wam, jak to działa. Czyli na przykład ukształtowanie terenu, to wrzucamy do czynników astrefowych. I jak wrzucamy, to nam się pokazuje, o dobrze. Tak, więc ok, mam informację, że dobrze, wiemy, że jest ok. Spróbujmy sobie zakwalifikować szerokość geograficzną, ją sobie na przykład wrzucimy do astrefowych i pokazuje nam spróbuj ponownie, to znaczy, że zrobiliśmy źle, tak? To znaczy, że no to tutaj nie pasuje, bo faktycznie nie pasuje, ale tą szerokość geograficzną możemy sobie spróbować dalej dopasować i okazuje się, że to jest czynnik strefowy i jest dobrze. I zasadniczo w ten sposób wykonujemy to zadanie, tak? Więc jak jest znowuż coś źle, to znowuż układamy tak długo, aż będzie dobrze, ale jak stwierdzimy, że chcemy jeszcze raz zrobić to zadanie, to sobie klikamy reset i od nowa możemy je robić. Natomiast jeżeli już całe je zrobimy, no to po prostu widzicie, że dzięki temu się po prostu uczycie i wiecie, co powinno gdzie pasować. Przykład kolejnego zadania. Tutaj mamy takie zadanie wielokrotnego wyboru, które ja już wcześniej uzupełniłam i się ono zapisało. Więc zobaczcie, jak wybierałam odpowiedzi prawidłowe, no to pojawia się ptaszek, jak nieprawidłowe, no to pojawia się krzyżyk. No i oczywiście możemy jeszcze zrobić coś takiego jak wyświetl odpowiedź i wtedy nam pokazuje, jakie odpowiedzi powinny być poprawne, a my zrobiliśmy je źle. Więc tych zadań jest mnóstwo, są zadania w różnych typach i są też zadania takie, gdzie należy coś wpisać. Ja tutaj już bawiłam się, testowałam, dlatego mam jakby część rzeczy uzupełnionych. Pojawia się pytanie, na przykład dlaczego w mieście jest wyższa średnia roczna temperatura powietrza, większe zachmurzenie. Dałam odpowiedź z uwagi na miejską wyspę ciepła, ale wiadomo, że to nie jest taka pełna odpowiedź, wobec czego tutaj jest taka kwestia, że należy przykładową odpowiedź sobie odczytać, czyli przykładowa taka sugerowana przeze mnie odpowiedź powinna brzmieć, jest to efekt większego zanieczyszczenia powietrza oraz emisji ciepła przez przemysł, pojazdy i ogrzewanie domów. I sobie porównuję tą moją odpowiedź, którą dałam, do tej, którą dałam i sama oceniam, czy to jest dobrze, czy źle. Ja myślę, że to nie byłoby do końca dobrze, więc ja bym tutaj dała 0 punktów i po prostu przesłała swoją odpowiedź jako tą nie do końca poprawną, ale oczywiście można ją jeszcze zmienić i wpisywać, no tak jak powinno to wyglądać. Potem mamy zadanie, gdzie trzeba zaznaczyć jakąś odpowiedź albo kilka odpowiedzi. No i zaraz klimat kontynentalny charakteryzuje się i zaznaczam sobie na przykład 3 opcje. Klikam wyślij, no i od razu widzę, że to nie jest dobrze, ale jak nie chcę tutaj celować i trafiać, no to mogę sobie wyświetlić odpowiedź, od razu mi pokazuje, które opcje są dobre. Moi drodzy, jeżeli teraz przejrzycie sobie te przykładowe lekcje, które są bezpłatne, no to macie też taką opcję tutaj na samym dole, pełen dostęp. To Was przekierowuję już na stronę, gdzie można kurs kupić. No i teraz zobaczcie, jest tutaj taki kafelek zielony, gdzie pisze wykorzystaj kod. Czasami dostajecie ode mnie kody rabatowe, szczególnie jeżeli uczestniczycie w moich live'ach i wówczas wpisujecie ten kod rabatowy i on daje Wam zniżkę na kurs. Oczywiście bez kodu rabatowego też można kurs zakupić. No i potem wybieracie sobie albo płatność przez PayPala, albo można zapłacić przelewem 24, to jak już wolicie i po otrzymaniu płatności na naszej platformie otrzymujecie od razu pełen dostęp do kursu. I tak to właśnie wygląda. Pamiętajcie, kochani, że przygotowanie do matury to nie jest taka prosta sprawa, że należy to sobie dobrze zaplanować. Jeżeli jesteście tak zorganizowani, że potraficie to zrobić sami, to super. Natomiast z doświadczenia wiem, że z tą organizacją różnie bywa, dlatego ja Wam oferuję kurs, w którym krok po kroku zrobicie wszystko, co tak naprawdę jest Wam potrzebne.
Nie będziecie mieli wątpliwości, czy coś zostało pominięte. Po prostu tutaj przerabiacie sobie codziennie, po pół godzinki, lekcję po lekcji. I po zrobieniu takiego kursu wiecie, że jesteście do matury dobrze przygotowani. Do tego jeszcze nauczycie się atlasu geograficznego, będziecie wiedzieli, jakie mamy klimaty, surowce, krainy geograficzne i tak dalej, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Zbierzecie wiedzę z wszystkich lat geografii w szkole i zapewniam Was, że wtedy będziecie mogli podejść do matury ze spokojem i egzamin pójdzie Wam doskonale. Dlatego zapraszam, żebyście sprawdzili, jak ten kurs działa i bardzo gorąco go polecam. Mam nadzieję też, że będziecie śledzić mnie na Facebooku, YouTubie i będziemy widzieć się na kolejnych live'ach. Pozdrawiam.